Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że jesteście przede wszystkim zdrowi. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które nie sprawdziły się w mojej pielęgnacji, ale również i makijażu. Ale nie do końca chciałabym nazywać je bublami, dlatego że po prostu niektóre cechy tych kosmetyków wpłynęły na to, że znalazły się one w tym filmiku. Także jeśli jesteście ciekawi, jakie są to kosmetyczne gagatki, zostańcie ze mną do końca, będzie mi bardzo miło. Muszę na samym początku również wspomnieć o tym, że wśród tych kosmetyków są i takie, które należą do moich ulubionych marek kosmetycznych, zarówno tych pielęgnacyjnych, jak i makijażowych, i chyba najbardziej nad tym ubolewam, że będę musiała Wam o nich w dzisiejszym filmie powiedzieć. Zacznę od kremu marki Lirac, który kupiłam jakby w ostatniej fazie zakupów w Super Farm już jakiś czas temu. Jest to krem nawilżający, korygujący zmarszczki do cery mieszanej i normalnej, o dość, powiedziałabym, lekkiej konsystencji, która dość szybko się wchłania. Natomiast to, co przede wszystkim w mojej pielęgnacji ten krem zdyskwalifikowało, to zapach tego kremu, który przypomina zapach kleju biurowego. Wszyscy, którzy są w podobnym wieku do mnie, nawet i ci starsi, zapewne pamiętają klej taki właśnie szkolny, biurowy, wyciskany z takiej metalowej tubki. I tutaj zapach jest dość, powiedziałabym, dominujący, ale gdzieś tam z takimi nutami też kremowymi. Dość długo dawałam szansę temu kosmetykowi, bo jak możecie zauważyć po zużyciu, no tutaj jest połowa zużyta. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że ten krem bardzo szybko się wchłaniał i nawilżał jak każdy inny nawilżający krem, to też nie do końca sprawdzał się on u mnie w pielęgnacji, dlatego też znalazł się w dzisiejszym filmiku. Jeśli mieliście tego gagatka, koniecznie napiszcie mi, jak on się u Was sprawdził. Peeling do twarzy z aktywnym węglem bambusowym, marka Nutridom. Marka, z którą mam pewien problem, bo wcześniej miałam żel do mycia twarzy, krem do pielęgnacji też do twarzy i nie zauważyłam jakichś spektakularnych efektów. Natomiast ten peeling to jest takie combo super właściwości, o których zapewnia nas producent. Jest to drobnoziarnisty peeling, o czym nie wspomniałam. Peeling ten oczywiście ma delikatnie złuszczać naskórek, pozostawiając naszą skórę gładką i miękką. Aktywny węgiel, który jest zawarty w tym peelingu, ma sprawić, że z naszej cery zostaną usunięte toksyny i będzie również nasza cera głęboko oczyszczona, ale również glinka ma uelastycznić i wygładzić naszą cerę. Muszę Wam powiedzieć, że może cera jest bardzo ładnie odświeżona po tym peelingu, ale ja jako ogromna fanka peelingów, zarówno tych do twarzy, jak i do ciała, muszę powiedzieć, że można kupić peelingi z dużo lepszym składem, dużo tańsze w drogerii, które naprawdę fantastycznie odświeżą naszą cerę, wygładzą ją, delikatnie złuszczą na skórek. Także jakby nie zauważyłam tutaj wielkiego wow, dlatego też może nie jest to kosmetyk, który jest bublem, ale po raz kolejny po niego na pewno nie sięgnę. I chyba nie polecam. No i przechodząc do kolejnego kosmetyku, z którym mam największy problem, powiedziałabym bardziej taki emocjonalny, dlatego że to jest kosmetyk mojej ukochanej marki kosmetycznej, polskiej marki Nakomi. I mam tutaj nawilżający koktajl 3 w 1, który można stosować do twarzy jako krem, jako taka gruba maska na nos. Możemy stosować go również pod oczy, natomiast muszę Wam powiedzieć, myślałam, że tylko ja mam problem z tym nawilżającym koktajlem do twarzy, ale ostatnio oglądając film Oli M, Ola powiedziała to samo, co za chwilę usłyszycie ode mnie. Tutaj zapach jest tak dominujący, tak ciężki, tak męczący, że ja nie jestem w stanie z tym kremem wytrzymać dłużej niż 5 minut. A to nie o to chodzi, bo sam krem, sam ten koktajl fantastycznie nawilża naszą cerę. Przede wszystkim bardzo mocno ją natłuszcza i odżywia i naprawdę widać fantastyczne efekty, ale to, jaki ma zapach ten właśnie nawilżający koktajl, jest przynajmniej dla mnie nie do zniesienia. Myślę, że dla wielu jest to taki zapach bardzo męczący, nawet powiedziałabym duszący, i mam wrażenie, że cera jest tak jakby
podgrzana, nie wiem, nie potrafię tego opisać, ale jest mi strasznie ciepło na twarzy po użyciu tego koktajlu, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane właśnie tym zapachem. Szkoda, dlatego że tak jak powiedziałam, marka Nakomi jest moją ukochaną, natomiast jeśli Nakomi zrobiłoby ten koktajl w wersji bezzapachowej, to ja bardzo chętnie go kupię. I ostatni kosmetyk pielęgnacyjny to również marka Nakomi. I płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu, który ma również za zadanie zwęzić pory. I muszę Wam powiedzieć, że absolutnie tutaj tej cechy nie zauważyłam. Moje pory jakie były, takie są. Natomiast muszę przyznać, że sam płyn fantastycznie radził sobie z usunięciem makijażu. Natomiast jak już możecie zauważyć po zużyciu, nie używałam go zbyt często, bo może dwu czy trzykrotnie i po prostu musiałam go odstawić. A no mianowicie dlatego, że tak jak wspomniałam, mimo tego, że usuwał makijaż bardzo dobrze, no to niestety to, co pozostawiał po usunięciu tego makijażu na mojej buzi, było nie do przyjęcia. Cera była zaczerwieniona, podrażniona. Dość mocno odczułam piekące miejsca po użyciu tego płynu w okolicach oczu, także ogromna szkoda. Więcej nie mogę nic na temat tego płynu powiedzieć, oprócz tego, że po prostu podrażnił moją buzię. No, także trochę szkoda, ale jestem ciekawa, może mieliście go w swojej pielęgnacji i może on się u Was dobrze sprawdził. I na koniec trzy kosmetyki do makijażu. Pierwszy z nich to cień z Sephory Colorful w numerze 362 Twinkle Twinkle. Cień w kolorze takim szampańskim, który sprawia, że na naszym oku jest przepiękna taka tafla, która wygląda na taką właśnie mokrą taflę. Myślę, że ten cień mógłby się, gdyby nie jego ta zła cecha, o której za chwilę powiem, sprawdzić jako rozświetlacz. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten cień dobrze wygląda tak do 2 godzin. Po 2 godzinach zaczyna się masakrycznie osypywać, co sprawia, że oko jest bardzo zmęczone, dlatego że te wszędzie te drobinki wpadają do oka, mimo tego, że ten cień nie wygląda na taki, który posiada jakieś drobinki, które mogłyby się osypywać, bo raczej po rozsmarowaniu tego cienia tworzy się naprawdę fantastyczna, gładka tafla, ale jednak ten cień dość mocno się osypuje. Trochę szkoda, bo odcień jest przepiękny, dobrze to naprawdę wygląda przez pierwsze 2 godziny, ale później jest fatalnie, naprawdę fatalnie, wszędzie te drobinki wpadają do oka, dookoła, tutaj pod okiem, także jest to dla mnie nie do przyjęcia, trochę szkoda, bo mówię, kolor jest przepiękny. Kolejny gagatek jest tym razem do brwi, jest to Catrice Brown Combo Pro Micro Pen. Ja mam go w numerze 020 Soft Brown i muszę Wam pokazać, jaki piękny kolor ma ten pisak. Widzicie, jaki piękny ma kolor? Po prostu nie ma żadnego koloru, dlatego że albo miałam pH i kupiłam jakiś stary, zwietrzały pisak do brwi, albo po prostu one nie działają, bo tutaj absolutnie nie mogę wydobyć żadnego koloru z tego pisaka, także trochę szkoda, dlatego też to jest jeden z bubli, albo po prostu mojego pecha zakupowego, no szkoda, bo chciałam wypróbować, markę Catrice bardzo lubię, ale no niestety nawet nie mogę Wam pokazać koloru, także dlatego też ten kosmetyk znalazł się w dzisiejszym filmie. I na koniec mój największy zakupowy ból, dlatego że powiem Wam o mojej ukochanej marce makijażowej, czyli marce Fenty i tuszu do rzęs, który kupiłam już jakiś czas temu. I nie sądziłam, bo nie zapoznałam się z tym, kupując go w Sephorze, po prostu zobaczyłam, że jest, chwyciłam go, zapłaciłam i dopiero w domu zorientowałam się, że przede wszystkim szczoteczka wygląda nieco inaczej niż normalna, klasyczna, okrągła szczoteczka. Tutaj szczotka jest ścięta zarówno na górze, jak i na dole. Te włoski są tylko po bokach i wydaje mi się, że właśnie cały układ tej szczoteczki sprawia, że wytuszowanie ładnie rzęs jest utrudnione. Mnie bardzo często przy użyciu tego tuszu odbija się wszystko gdzieś tam na powiece, gdzieś tam mi się to jakoś tak nieładnie rozmarzę i muszę Wam powiedzieć, że jestem potwornie zawiedziona, dlatego że ten tusz nie był tani. Jak wiadomo, dobry tusz w granicach 10-20 zł można już kupić, ale oczywiście tutaj niestety kierowałam się moją miłością do marki Fenty. Myślałam, że po prostu jak wszystkie inne kosmetyki, które mam tej marki, fantastycznie się u mnie sprawdzają, to myślałam, że będzie też tak z tym tuszem, ale niestety nie. Także
muszę to powiedzieć, ale nie polecam Wam tego tuszu. Jest to naprawdę rozdzierające dla mojego serca. Również poniekąd dla mojego portfela, ale tak też bywa. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną czas. Czekam na Wasze komentarze. Czy mieliście może któryś z tych kosmetyków w swojej pielęgnacji, w swoim makijażu? Koniecznie napiszcie mi, jak one się u Was sprawdziły. A jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Wszystkie te osoby, które nie subskrybują jeszcze mojego kanału, zróbcie to teraz. Będzie mi bardzo miło. Dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.